Kochani moi, więc jesteśmy w Jaworzynce. Zobaczcie, nawet flagi zawiesili, bo tu jest nasz pierwszy dom modlitwy świętego Szarbela w Jaworzynce. A tworzą go pan Zbigniew i Teresa. Pięknie modlą się jako rodzina razem. Allora, cari fratelli, sorelle, siamo a Jaworzynka, sempre in questo paese. Vedete, hanno messo anche le tre bandiere di Maria. Bandiera anche vaticana, di bandiera polacca, perché qui abbiamo prima parrocchia e prima casa di preghiera di San Charbel, è proprio loro due, loro famiglia qui. E qui vediamo fra mezzo chilometro, anche quel bosco, già la Repubblica Slovacca. Guardate, così siamo vicino della Slovacchia. Anche della Repubblica Ceca, też blisko i Czech, prawda? Questa è Slovacchia, tutto. Idziemy teraz do domu modlitwy się pomodlić. Andiamo a pregare insieme. Immagine, lei dice che ha comprato 5 anni fa, quando la prima volta sono arrivato qui vicino, in una parrocchia vicino a Isterna. E święty Charbel prowadzi was, prawda? Tak. Powiedzcie tak naprawdę, czy ta modlitwa, czy to że zaprosiliście go do domu, tak. Bo ja mówię, dom modlitwy to zaprosić tego wielebnego ojca, aby mieszkał tu, abyście czuli jego żywą obecność. Czy tak odczuwacie? Tak, on tu mieszka całkowicie. Czy macie jakieś momenty, że to czuliście po prostu? Tak. Kiedy to było? No, z tym domem były trochę takie historie, ale sam ten problem, który z tego domu wyszedł, to jest taki, że mówię, ojcze, teraz tu już mieszkasz razem z nami, to jest twój dom, nasz dom, więc pomóż nam jakoś z tych problemów wyjść. Wszystko się rozwiązało. Prosiliście go o to? I to się wszystko dało rozwiązać, nie? Jakimś cudem, nie wiem. Allora io ho chiesto se voi veramente sentite viva presenza qui, Giovanni Paolo, viva presenza a San Charbel Maclouf, qui mezzo a voi. Dicono sì, anche se avevano tanti problemi inizialmente qui con questa casa, ma tutto hanno risolto, perché San Charbel è venuto e proprio ha aiutato loro per sua intercessione. Macie dzieci, prawda? Tak. Ile? Troje. Troje dzieci? Gdzie są? Dwie córki. Niemczech. I za nimi się też teraz pomodlimy. Tak. Będziemy ich prosić dzisiaj. Mam ogromną prośbę, żeby na chwilę załączył, żeby ojciec ci pobłogosławił. Za chwilkę, tak. Allora, loro ce l'hanno tre figli, lavorano in Germania, ma certamente pregheremo per loro. Wy jesteście numer domu modlitwy? 47, więc to pierwsze domy modlitwy. No i nie, to nie, albo po kimś otrzymaliście. Tak, oni mają numer 47, bo jak wiecie, zawsze jest ta weryfika domów modlitwy i ci, którzy by nie byli wierni tej modlitwie tygodniowej, nie przyjeżdżaliby na rekolekcje nasze, nie przyjmowaliby tej formacji, która jest u nas, no to wtedy my im musimy podziękować. To jest takie, każdy z nas wie, że trzeba coś ofiarować, nie? Że mamy ten raz w tygodniu, to jest nasz taki wewnętrzny obowiązek, aby z Nim porozmawiać. Przez Niego, z Jezusem, z Maryją. To modlitwa do ojca Charbela, co myśmy się odmówili w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii, jak jeździmy gdzieś. Tak, zabieracie. Wszystko jeździ z nami. Guardate, allora sono numero 49, tak? 7. Numero di casa di preghiera 47, certamente pregano perché hanno ricevuto dopo qualcuno, l'abbiamo cancellato perché voi sapete che le case di San Charbel sono case anche impegnative, che la gente sappia che ogni settimana devono unirsi alla preghiera e chi non lo fa, chi smette fare, noi lo ringraziamo. Siamo tutti, dobbiamo essere molto fedeli a questa preghiera. Loro dicono che quando siamo partiti anche in Francia, in Spagna, in altri paesi, anche in Gruzia, dice, l'hanno portato con sé, San Charbel, e hanno fatto
La Priviera de la Casa. Tam, żeśmy go rozgłaszali. Dice che anche in Gruzia sono partiti e lì parlavano anche di San Sorbello. Więc teraz pomódlimy się dobrze. Przede wszystkim dziękując świętemu ojcu Charbelowi za to, że zechciał tu zamieszkać. Za to, że dzisiaj czyni się wielka rzecz w tej parafii. To pierwsze nabożeństwo. Tyle lat przyjeżdżałem do Istetnej. Ale dzisiaj święty Charbel czyni krok dalej tutaj. Mm-hmm. Przychodzi do innej wspólnoty. Może będzie ktoś, kto w ogóle o nim nie słyszał. Kto pierwszy raz usłyszy. Być może dla kogoś zrodzi się pragnienie takiego też domu modlitwy tutaj w Jaworzynce. Będziemy się o to modlić. Święty ojciec Charbel, on sobie wybiera ludzi. Powiem wam, że on wybiera. A ci, którzy z niego rezygnują, to znaczy, że nigdy nie byli wybrani. Właśnie. Nigdy nie byli wybrani. Im się wydawało, i oni zapraszali, ale on, święty Charbel, wybiera sobie tych, z którymi chce iść i chce mieszkać i być dla nich. Cari fratelli sorelle, una cosa importante oggi passo, perché venivo in una parrocchia al fianco a Istetna, ma oggi prima volta San Charbel come se fece un passo più avanti, proprio a Jaworzynka. Forse ci sarà qualcuno che non ha sentito niente su San Charbel. Ma certamente San Charbel si scelga le persone. San Charbel lui sceglie le persone con chi vuole fare questo cammino, con chi vuole restare. San Charbel li scelga. Qualcuno pensava, sono scelto, vedremo. Quelli che non ci sono più, che hanno iniziato il cammino, ma non ci sono più, significa che non sono stati scelti. La fedeltà di questo. E noi preghiamo. Módlmy się więc za waszą rodzinę, za waszych dzieci. Dwóch wnuków. Tak. I tak patrzy się Matka Boża Pompejańska, Matka Boża Różańcowa, Pompeja. Właśnie tam, gdzie jest figura świętego Charbela. Prawda? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się. Tak jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Polećmy też wszystkie, całą rodzinę domów modlitwy świętego Charbela. Preghiamo anche per tutte le case di preghiera di San Charbel. Ave Maria, zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I także polecamy pewnie waszych rodziców, którzy odeszli. Moi rodzice odeszli. Moja tak, mama jeszcze żyje. Mama żyje. To polecamy ją żyjącą, a tych tatę pewnie, tak? Mama i rodziców, tak, którzy odeszli, wszystkich znanych. Abyś, Matko Najświętsza, Ty zaprowadziła ich wszystkich do Jezusa. Prowadź ich właśnie na to spotkanie z Panem Jezusem, na które wszyscy czekamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieczna niech im świeci we świętym pokoju. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I odmówię teraz modlitwę, ażeby mi się otwarło. Mają tutaj z trzecich dni świętego Charbela, czyli rok temu, właśnie gdy byliśmy na poświęceniu figury. Modlimy się
za tymi, którzy tam są w Graniano. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. I dziś ta modlitwa też za Wami, za księdzem Emanuelem, proboszczem parafii tamtejszej Bożego Ciała. Za Wami, za nimi też odmówmy modlitwę. Ora quio una cartolina di terzo giornata di San Charbel, che si è svolta 15 fino 20 settembre 2017, un anno fa, e proprio a Graniano. Allora adesso anche preghiamo per voi, salutiamo tutti a Graniano, perché un ricordo, fra poco sarà un anno da quanto nella parrocchia a San Marco a Graniano c'è la statua di San Charbel. Loro sono stati anche per questa celebrazione, ma c'era qui anche una bella preghiera richiesta a San Charbel, che proprio chiediamo a te che ci insegni a dire Maria totus tuus, come tu l'hai detto lei ogni giorno. In questa preghiera diciamo anche per tutti voi, anche per Don Manuele a Graniano, che veramente è sempre nel mio cuore e oggi celebrando qui a questa parrocchia vicino frontiera con la Slovacca e Repubblica Ceca. Święty Ojcze Charbelu, idziemy razem z Tobą, aby jeszcze raz powiedzieć Maryi totus tuus. Uczyłeś nas miłości do niej, gdy wpatrzony w jej wizerunek w pustelni trzymałeś w dłoniach różaniec. Ona patrzyła na Ciebie i z matczynym spojrzeniem mówiła: nie martw się, ja jestem zawsze przy Tobie. Święty Charbelu, powiedz Maryi o nas. Mów jej o naszej miłości. Stawiaj się za nami. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A teraz błogosławieństwo. Ora vi benedico anche. Ile lat małżeństwa? 40. Kiedy było? 29 kwietnia tego roku. Allora, anche loro, 40 anni di matrimonio, avevano aprile scorso in chiesa, ma oggi benedizione a casa vostra. A dzisiaj ja błogosławię to Wasze małżeństwo. Niech to błogosławieństwo spocznie na Was. Panie Boże Wszechmogący, Ty, który sprawiłeś, że 40 lat temu zapalało Wasze serce miłością jedno ku drugiemu. Proszę Cię, Panie Boże, błogosław im, aby nieustannie szli razem, związani tą miłością, przebaczając sobie nawzajem. A kiedy już przejdą na drugą stronę, na ten drugi brzeg, aby stanąć przed Tobą, by mogli Cię uwielbiać przed całą wieczność. Błogosław im, chroń ich od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych. A niech to błogosławieństwo spocznie również na dzieciach Waszych i na wszystkich, których spotykacie i spotkaliście na Waszej drodze. Niech Wam Bóg błogosławi, a Święty Charbel stawia się za nami. Charbel w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego najlepszego. Niech Bóg Wam błogosławi. Cieszę się, widzicie, tak się to wszystko. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielkie wieków, amen. Ale proszę, gdybyście spóźnili, bo idę akurat z wami na trening. Dobrze, o, to ma czas. To tylko na chwileczkę, na jedną sekundę wam chcę pobłogosławić. Sylwia? I ty mała. Filia, Sylwia. In Germania, w Niemczech. Gdzie jesteście? W Niemczech, tak? Mannheim. Allora. Vi benedico, błogosławię Wam tam w Mannheim, całej rodzinie, Pani i dzieciom i wszystkim. Niech to błogosławieństwo spocznie na Was. I my tu będziemy modlić się za chwilę w Jaworzynce, za Wami również. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa. Jak będę jechał przez Mannheim, to tam zajadę do Was. Bez problemu, nie ma problemu. Bo jeszcze przez Niemcy
I teraz mam jechać do Belgii znów, bo też mam tam domy modlitwy. W Niemczech też są. Także będziemy się, może kiedyś się spotkamy. No jasne, na pewno. Szczęść, ja są zawsze drzwi otwarte. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Z Bogiem, no. No, ciao. Ciao. No. Dzięki, na razie. Ciao. No, no.